Maja umówiła się z matką. Chce się dowiedzieć całej prawdy o rozstaniu z Edmundem. Kobiecie zawsze trudno rozmawia się z 80-latką, która jest emerytowaną aktorką. Dlaczego z nim zerwałaś? A ty myślisz, że mój sposób na życie to jest pranie gaci jakiemuś wapniakowi? No ale mieliście wspólne zainteresowania. Mieliśmy. On się interesował sobą, a ja byłam uprzejma. No jak ja mogę mieć zainteresowania wspólne z tym starym urzędasem? Co ja z nim będę? Przekopywać ogródek działkowy, czy co? No tak, no ale no co w tym złego? On ma duże starca. No i ma dwie namiętności. Spinning i hodowla patisonów. A to już jest nie moja bajka, nie? Mamo, a co się stało z tym obrazem? Nic. Sprzedano. Jedyną cenną rzecz, jaką miałaś? Czyś ty zwariowała? No, nie podobał mi się. Nie? Pamiątkę po ojcu? Przywieźliście go przecież razem z Krakowa. No. Prace tego artysty kosztują 20 tysięcy złotych na aukcji. Za ile go sprzedałaś? A co cię to obchodzi? Za tyle sprzedałam, co sprzedałam. Nie będę ci się tłumaczyć. O, przepraszam. Dzień dobry. Mamo, co to było? Dlaczego on paraduje nago w twoim mieszkaniu? Sypiał u ciebie, czy co? Tak. Od 2 tygodni. Wynajmuję pokój po tobie. Mieszka u ciebie? Czyś ty zwariowała? W jakim charakterze? Przecież on mógłby być twoim wnukiem. Mógłby. Ale ja nie mam wnuków, bo moja córka wolała robić karierę. Ta, mamo, to nie ma nic do rzeczy. Ale nie pozwolę, żebyś sprzedawała rodzinne pamiątki i utrzymywała swojego kochanka. Ale idiotyzm. Marcin studiuje teatrologię, ma stypendium. Macie mi za pokój. On jeszcze dorabia dodatkowo jako bileter w teatrze, w którym przepracowałam 40 lat. Mamo, czy ty się czasami w nim nie zakochałaś? Maj, no zmiłuj się. Przecież ty wiesz, ile ja mam lat. Przegadaliśmy kupę godzin. Oboje lubimy teatr. A wiesz, że jego interesują moje gusta i fascynacje? No to tak, w odróżnieniu od ciebie, bo ty to masz swoje słupki księgowe. Tak, jak zawsze. Jasne, oczywiście mam. Ale to nie tłumaczy, dlaczego on się do ciebie wprowadził. Mieszkał w akademiku z 3 chłopakami. Zgadało się, że mam wolny pokój. No. Płaci mi 500 zł miesięcznie. No, chyba dobry układ. Tami, ja już idę do teatru. Będę jak zwykle. Do widzenia. Cześć, kochanie. Cześć. Stara wariatka. Od dzieciństwa marzyłam, żeby mieć matkę taką jak inni. Troskliwą, normalną, może trochę nudną. Ale nie, ta kobieta zachowuje się, jakby każdego dnia chciała zadziwić cały świat. Nie można, nie wypada, co ludzie powiedzą. Przez tyle lat to słyszałam od męża i córki. Mam swoje lata. Jak ja teraz nie zacznę żyć tak, jak chcę, no to kiedy? Trochę boli, że... jakiś stary obraz był dla niej ważniejszy niż szczęście matki. No cóż, wychowałam egoistyczną, pruderyjną materialistkę.